Szanowni Państwo, burząc swój objąłem w dramatycznych okolicznościach, po nagłym zgonie nieodżałowanego mego poprzednika Kazimierza Sabata w dniu 19 lipca 1989 roku. To była nasza rocznica ślubu. Tego samego dnia wybrano Jaruzelskiego przecież jako na prezydenta. Byliśmy zdziwieni, że wybrano na prezydenta generała Jaruzelskiego, którego poprzednie działania nie bardzo predestynowały go do tego, żeby został prezydentem Rzeczypospolitej. Jaruzelski poszedł na pełną współpracę i był agentem sowieckim w Polsce. W tym czasie kraj po pierwszych wyborach wolnych do Senatu i częściowo wolnych do Sejmu wchodził na drogę do wolności. Niedawne czerwcowe, chociaż ograniczone wybory parlamentarne wykazały, że dni trzymania się komunistów przy władzy są w Polsce policzone. Wkrótce zapowiedziano wolne wybory powszechne na prezydenta Rzeczypospolitej. W dniu 29 czerwca 1945 roku ówczesny prezydent Rzeczypospolitej Władysław Raczkiewicz oświadczył, że przekaże swój urząd następcy wyłonionemu przez naród w wolnych i nieskrępowanych wyborach, skoro tylko można je będzie przeprowadzić. Na ten dzień Polska czekała przeszło 45 lat. Kiedy ogłoszono wyniki wyborów, zaprosiłem premiera rządu polskiego w Londynie, pana profesora Edwarda Szczepanika, i poprosiłem go, żeby ustosunkował się do mojej decyzji, że zamierzam przekazać urząd prezydenta. Po posiedzeniu rządu powiedział mi, że rząd całkowicie popiera moją decyzję. Również rozmawiałem z przewodniczącym Rady Narodowej i uzyskałem takie same poparcie. W 90 roku w grudniu ojciec pojechał na czele delegacji na zaproszenie marszałka Stelmachowskiego. Oni pojechali do Warszawy i mieli dyskusję tam o formach przekazania insygniów. Jak było przekazanie insygnii, to specjalne lotnisko, specjalny samolot. Kiedy witałem się z kompanią honorową, kompania witała mnie jako prezydenta. Odpowiedziała: czołem, panie prezydencie. Orkiestra odgrała hymn narodowy. Tak się stanie pierwszy raz na ziemi polskiej i usłyszy się hymn grany przez wojsko, to jest nieprawdopodobne. Pojechaliśmy na Zamek Królewski. Kilka minut potem przyjechał z małżonką prezydent Wałęsa. Na stole były rozłożone te insygnia, wszystkie, które się przywiozło. No i pierwsze przemówienie miał pan prezydent Wałęsa. I to pierwsze zdanie, które powiedział, że po 50 latach prezydent wrócił do domu. Wy sobie nie wyobrażacie, co to dla nas było, że się wróciło do domu. 22 grudnia 1990 roku przekazałem na Zamku Królewskim w Warszawie insygnia i władzę prezydencką w ręce pana Lecha Wałęsy. Przez długie lata od tragicznego roku 1939 insygnia te były zarówno naszym atutem prawnym, jak i symbolem wiary w odbudowę umęczonego kraju. Ryszard Kaczorowski, prezydent rezydujący w Londynie, złożył na moje ręce następującą deklarację. Wszystkie instytucje pozostające pod moim zwierzchnictwem uznają zwierzchnictwo prezydenta Lecha Wałęsy. Rada Narodowa w Londynie ulegnie rozwiązaniu z chwilą ukonstytuowania się Sejmu i Senatu wybranych w powszechnych, wolnych wyborach.
Dotychczasowy rząd Rzeczpospolitej na uchodźstwie ulega przekształceniu w komisję likwidacyjną, która doprowadzi do zakończenia działalności wszystkich instytucji rządowych na obczyźnie. Wtedy mnie prezydent Kaczorowski mianował do komisji likwidacyjnej rządu polskiego na uchodźstwie. Ja miałem rozmowę z Wałęsą. Zapytałem się, panie prezydencie, co mam zrobić ze skarbem polskim na uchodźstwie. Nie, niech pan wszystko zostawi w Londynie. Założyłem Polonia and Foundation Trust jako towarzystwo dobroczynności. Według prawa angielskiego nie może zajmować się polityką. Więc myśmy się skierowali na kulturę i oświatę. Rada Narodowa pozostała do 1991 roku, dlatego że jeszcze w Polsce Sejm nie był pełnie demokratyczny i dopiero po wyborach w 1991 roku Rada Narodowa zakończyła swoją działalność. Ojciec pełnił funkcję przewodniczącego Rady Narodowej do samego końca. Ostatnie posiedzenie Rady Narodowej odbyło się 8 grudnia 1991 roku. Na tą uroczystość przyjechał marszałek Stelmachowski. Odbyło się to w POSK-u, w naszym Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym tutaj w Londynie i uważali, że już ich rola jest spełniona. Rozwiązujemy się dzisiaj jako Rada Narodowa, a więc jest to dzień radości, bośmy osiągnęli to, o cośmy walczyli. Polska jest suwerenna, Polska jest niepodległa i nasza rola jako ciał legalistycznych na emigracji skończyła się. Fakt odzyskania przez Polskę niepodległości, do której tyle pokoleń włożyło swój wysiłek, swoją pracę, swoje ofiary. I to było najważniejsze wydarzenie w tej epoce. Nie ulega wątpliwości. Potem pochodne tego wszystkiego to było wejście Polski do Unii Europejskiej, do NATO. Żeby do tego mogło dojść, to Polska musiała uzyskać swoją suwerenność, swoje miejsce w Europie, swoje znaczenie. My niewątpliwie mieliśmy swój udział w tym. Przyjmując jakikolwiek honor, zawsze podkreślam, że to jest uznanie dla emigracji niepodległościowej, dla tych wszystkich, którzy pozostali za Polską. Za każdym człowiekiem, którego znamy z nazwiska, o którym na pewno historia emigracji wspomni, to jest tłum ludzi, których nie będą przyszłe pokolenia znały z nazwiska, ale te wszystkie osoby umożliwiły tym, którzy byli przywódcami, bycie tymi przywódcami. I bez nich też nie byłoby tej naszej wielkiej emigracji.